Weroniko i Gracjanie, popatrzcie i pomyślcie, naprawdę to jest ktoś, kogo Pan Bóg genialnie stworzył. Stworzył was najlepiej, jak potrafił. To jest dobra nowina, którą dzisiaj Pan Bóg nam daje. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Świat potrzebuje dzisiaj miłości. Że to jest osoba, która jest gotowa za mnie oddać swoje życie. Jest moja, ona jest mój.